Zawsze pracowałem dla dobra obywateli Japonii. Chciałem, żeby moja żona była dumna ze mnie i z mojej pracy. Ta afera nie może zostać zatajona. Pracownik skarbówki fałszujący dokumenty popełnił samobójstwo. Zmusili go. Na tym kończymy konferencję. Jeszcze jedno pytanie. Nie sądzi pan, że Rada Ministrów powinna przedstawić wyjaśnienia? Kancelaria premiera nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Negocjowałem umowę z ministerstwem. Chyba nie rozumiesz, na czym polega praca urzędnika państwowego. Muszę wiedzieć, co zabiło mojego męża. Ten kraj musi się zmienić. Przez twoją skargę ci wszyscy ludzie stracą pracę. Rodzina zmarłego dała mi to, żebym ujawniła przestępstwa rządu. Sądzisz, że wystarczy przeprosić? Odkryję, co się stało. Nie ma pan pojęcia, jak to jest żyć z wyrzutami sumienia. Zadaniem dziennikarza jest wypowiadać się w imieniu pozbawionych głosu. Pamiętajcie, po co to robicie. Anna Matsuda, Toto News. Po co pana przeniesiono?